Na krańcu Półwyspu Helskiego kontynuowane są tradycje sobudkowe. Przy udziale Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego miastem przejdzie korowód z Neptunem, zaś na bulwarze nadmorskim odbędzie się chrzest morski, a potem palenie beczki i puszczanie wianków. Także i nasz wielki Neptun jest ojcem. Jego córka Jurata na pewno złożyła mu dzisiaj życzenia. Ale myślę, że wszyscy tutaj zebrani odśpiewamy 100 lat naszym tatom, no i dla Neptuna. Także uwaga, zapraszam wszystkich do odśpiewania 100 lat. Wszyscy! 100 lat, 100 lat, niech żyje. Jest to wieloletnia tradycja. Kiedyś jeszcze po okresie II wojny światowej wujek Klemens tutaj je organizował na tak zwanej trzeciej dzikiej plaży. Teraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie chce tę tradycję kontynuować. Tak jak to się dzieje na całym Półwyspie, między innymi sąsiedniej Jastarni i w innych miejscowościach Półwyspu Helskiego. My przekazali królewskiej parze właśnie klucz do bram Helu. Wielkie brawa! Szanowni Państwo, Neptunie, Pustorino, w imieniu burmistrza Helu, zastępcy burmistrza Jarosława Popysyły, chciałem Wam wręczyć klucz do bramy naszego miasta na ten jeden dzień, na tą jedną noc. Rządźcie dobrze i mądrze. Rządźcie. Proszę bardzo. Gratuluję. Dziękujemy serdecznie. I również. Żeby ten Hel istniał dalej, po tej nocy. Ja na odbieram i porządek na mieście robię. Przed chwilą w imieniu zastępcy burmistrza Helu Jarosława Pawlowskiego oddałem miasto w ręce we władanie króla Mórz Neptuna i jego małżonki Prosperiny. Mam nadzieję, że dzisiejszego wieczoru, dzisiejszej nocy będą mądrze i dobrze rządzić naszym miastem, że rano miasto wypięknieje, będzie jeszcze wspanialsze niż w dniu dzisiejszym, a my dzisiaj wszyscy życzmy sobie tej dobrej zabawy przez całą noc do białego rana. Wiecie, żeby to poniosło. No, raz, dwa, trzy. Nie daj dalej. Morkuła, czyli dorsz. Bardzo miło, dziękuję pięknie. Teraz jeszcze prosimy pocałować kolanko. Mojej żony, proszę. Dziękuję serdecznie. Oto tak, wręczamy. Wielkie brawa. Dziękuję bardzo. Czujemy się dostojnie. W ogóle jesteśmy bardzo zadowoleni. A bardzo, jeszcze raz powtórzę, bardzo zadowoleni, że zaszczyciło nas tak wielu gości. Z miasta, a i poza miasto. Ludzi przyjezdnych, nie tylko z Półwyspu, ale także i z całej Polski. Jak zwróciłem uwagę, byli także ludzie ze Śląska. Jest nam bardzo miło.